Taka krótka wstawka, bo już film zmontowałem, coś mnie podkusiło, żeby zajrzeć do internetu, żeby coś przeczytać o tej miejscowości, którą chciałem dzisiaj Wam pokazać. Tą miejscowość dobrze znam, często tam przejeżdżam, często robię zakupy, jest tam szpital i nasz lekarz, a dzisiaj pojechałem wymienić pompkę w Opelku, bo się oczywiście kolejny raz zepsuła i miałem trochę czasu, żeby pospacerować po tej miejscowości. Miał być to zwykły taki dzień, jak co dzień, nie? Wstaję, coś robię i tak dalej. No akurat dzisiaj wizyta u mechanika i na tym miało się skończyć. No miałem wam pokazać tą miejscowość i tyle, ale zajrzałem do internetu i z tą miejscowością jest parę ciekawych rzeczy, bo ta miejscowość jest dosyć stara. Najpierw tam mieszkali Żydzi, później Niemcy, później Ruskie z Ukraińcami i tak dalej, i tak dalej. Historia jest długa, ale nie o tym. W Związku Radzieckim, no taki był pomysł, żeby stworzyć w tym rejonie kołchoz i kołchoz stworzyli o nazwie Rosja Wschód i tam praktycznie od zera wybudowali wielki kołchoz, który przez lata się rozwijał i doszedł do pierwszej dziesiątki w Związku Radzieckim, jeżeli chodzi o produkcję rolno-spożywczą. Sobie wyobraźcie. Praktycznie od zera wszystko, no jak to w Związku Radzieckim, siła napędzała pracę, nie? Wszystko się kręciło, ludzie chętnie pracowali, nie było takich, co nie pracowali, wszystko szło do przodu, wszystko się rozwijało, produkty sprzedawali po całej Rosji, samoloty startowały z pobliskiego lotniska. I tą produkcję, którą oni tutaj robili, wszystko było rozsyłane po całym Związku Radzieckim. Także był to bardzo wydajny kołchoz i ludziom, uwierzcie, się żyło tutaj bardzo dobrze, bo miałem okazję akurat w tym zakładzie troszkę się popytać. I ludziom tutaj się żyło bardzo dobrze. No można powiedzieć, że jeżeli na dzisiejsze czasy to tak praktycznie jak w Moskwie. Wszystko tutaj zostało pobudowane od nowa. Szpitale, szkoły, kompleksy sportowe, baseny były, dom kultury jeden, drugi zaczęli budować, nawet dwupiętrowy, bo się tyle tutaj osobistości zaczęło zjeżdżać. Gdzie jest ten fenomen w tym wszystkim? Ale jego już nie dokończyli, bo się system rozwalił. Dlatego no ta historia jest niesamowita, że kiedyś wszystko to tak działało. A ile było wtedy osób? 6 tysięcy osób w tej miejscowości mieszkało. Na dzień dzisiejszy jest to 4800 ludzi zamieszkuje tą miejscowość. To nie jest ani miasto, ani wieś. Także miejcie na uwadze, że to miasto tętniło życiem kiedyś. W Związku Radzieckim, no dziś to jest taka spuścizna, no niestety. Jak system się rozwalił, sami dobrze wiecie, w Polsce też tak było, że nic nikomu nie było potrzebne. I dlatego wszystko trzeba kręcić od nowa. Pierestrojka musi być na inne tory. Pozdrawiam Was wszystkich. Zapraszam na film. Kamera się zabrudziła. Tak właśnie mamy. Witajcie. Ponad 30. Jak wspominałem, zaczynają się upały. Dzisiaj ponad 30. Pewnie z 31. Jutro już 32, 33, później 34. I 33. Witamy w gorącym, na gorącym Krymie. Zaczęło się w końcu. No tak, bo dzisiaj u nas pierwszy dzień lata. Pierwszy dzień lata wita nas kwitnącą katalpą. Nie tylko kwitnącą, ale i pachnącą. Uwierzcie mi, że to jest. Lekarstwo duszy i ciała.
Dlatego nie przesadzam, że tyle ich będę miał. Naprawdę, zobaczcie, jak ona kwitnie sobie. Kto nie widział tego drzewa, teraz jest w całej okazałości. No, co prawda są liście poszarpane. Może tak nie widać na niej. I tak ona wygląda. Proszę was, tu już pękają. Wszystkie, jutro pewnie już pękną wszystkie do końca. Takie przypominają te kwiaty coś. Napomnijcie mi takie, no, nie wiem, storczyki? Nie, storczyki może nie. Co to przypomina, zobaczcie. No nie mogę się nawąchać. Także jak będzie ich dużo w ogrodzie, to będę między katalpami na hamaku wisiał i spał całą noc. No i tak to wygląda. Lato się zaczęło, katalpa kwitnie. Trzeba pamiętać, że zakwitła praktycznie na pierwszy dzień lata. Wczoraj troszkę było, tak niewiele. Ja walczę z basenem. Już czarne świństwo nakładam. Idzie to całkiem nieźle, chociaż bardzo powoli. Całe wiadro wymalowałem i trzeba będzie dokupić. Niestety nie starczy, żeby to wszystko pokryć. Słuchajcie, filtr to ja mam tutaj. Tu mam filtr. Trzykomorowy filtr jest. O. Także jak ktoś mi tam propozycję, Jarek, czy ktoś pisał, żeby z beczki zrobić filtr, no mi niepotrzebne z beczki. Ja mam tu trzy komory filtru, nie tylko rośliny. No rośliny rosną, żeby filtrować tak wodę, nie? Trzy komory i jeszcze tu jeden powierzchniowy, tak zwany filtr. Też ma filtrować. No jak to puścimy wszystko, to jeszcze wam dokładnie pokażę, jak to działa. Także malowałem wczoraj calutki dzień. Malowałem, nie tylko malowałem, bo zaklejałem też to, co wyciąłem, nie? Wszystkiego nie zakleiłem, dlatego że skończyła mi się szpachlówka specjalna do tego, a teraz użyję, zaszpachlowałem tylko to, co było, no, cienkie szczeliny zaszpachlowałem, a teraz będę, tam niedużo zostało, te takie większe wycięcia, to już klejem do płytek zrobię. Mam klej do płytek, tak jak tam robiłem, zakleję to klejem. O, tu się samo zakleiło, spłynęło, widzę. Można by nalać to wszędzie też. No jak mam zakleić teraz, jak tam się samo wlało? Nie wiem, czy to wyschnie w ogóle. Nie mam pojęcia. Jak w tamtym materiale wam mówiłem, że to nie wysychało zbytnio. Ale to widać już po tym. Jak malowałem, że to jest co innego niż to wcześniej, co nałożyłem. Czy to się... No, wysycha, tylko że powoli. Powoli, nie klei się. Myślę, że wyschnie. Tylko że to trzeba... Troszkę czasu, nie? Ale to nic, temperatura jest odpowiednia. Sąsiad jedzie z chrustem. Triwiet. Wiezie chrust. No. To są ludzie nauczeni po prostu, bo mógłby sobie kupić drzewo, stać go na to. Wiem o tym, że go stać. Ma emeryturę, tam sobie dorabia jeszcze. Żona też ma emeryturę. Syn jeszcze zarabia pieniądze, który mieszka z nimi. I wiem, że go stać, żeby sobie kupił drzewo. Ale widzicie, no tak, jest nauczony. Zbiera jakiś chrust sobie wszędzie, jak ma okazję, zabiera do domu i tym pali. I to jest kwestia właśnie. No kwestia tego, jak się wychowałeś, w jakich warunkach, że tego się nauczyłeś, że nie warto na przykład
odmawiać sobie takiej okazji, że coś tam leży. No chodzi o drzewo, że możesz to przygotować, przywieźć do domu i zaoszczędzić na tym też. Chociaż wiesz, że możesz sobie wziąć telefon i zamówić porąbane. Śmiesznie zabrzmiało, porąbane drzewo. Drzewo już porąbane i wrzucać do pieca, bo oni ogrzewają się piecem centralnym, a w sensie centralnym, no że ja tam u niego nie byłem, ale tak mi się wydaje. To jest piec, który stoi między pokojami, nie? I tak mi się piecem grzeją. No oczywiście teraz nie palą, ale już sobie zbiera na okres zimowy. Dzisiaj jedziemy już w tym materiale, który z Jałty tam wiecie, kto obejrzał do końca, że Opelek dalej szwankuje, szwankuje. Jak wracaliśmy i stanęliśmy na stacji paliw, żeby coś do picia kupić i do przekąszenia, nie chciał zapalić. Wcześniej miałem takie same numery już i musiałem wymienić pompkę. I wymieniłem tą pompkę rok temu i objawy się pojawiły po roku czasu, nie? Także myślę, że to znów jest pompka. Dlatego umówiłem się wczoraj z mechanikiem. Czekam na telefon, dlatego jestem trochę tak uwięziony. Nie lubię coś zaczynać, żeby odebrać telefon i trzeba jechać, nie? Po prostu już mi się nie chce nic robić. Dlatego jedziemy samochodem, wymieniamy pompkę. Koszt takiej wymiany, takiej zabawy razem z pompką to jest około 270 zł, nie? No miejmy nadzieję, że to jest to. No ale sądząc po objawach, które się pojawiają, już dwa razy mi się tak zawiesiła ta pompka. Jak wracaliśmy, całe szczęście się odwiesiła. I później jeszcze na drugi dzień wyjeżdżałem też tutaj odbierać przesyłkę. Też się zawiesiła. Mam nadzieję, że dzisiaj odpali. Nie, wczoraj pojechałem normalnie do mechanika. Mam nadzieję, że dzisiaj odpali i dojedziemy do tego mechanika. Niech wymieniają tą pompkę. I tyle. I przy okazji może coś z tłumnikiem zrobią. Zobaczymy. Na kilka miesięcy, bo na razie tłumika nie będę wymieniał. Finanse już się pokończyły na ten miesiąc. Na ten miesiąc się dopiero zaczął. Nie? Można powiedzieć na tamten miesiąc. I tyle. Zobaczymy, co się z nim da zrobić. Może tam za jakieś kopiejki pospawają jeszcze go i założę. No ale to tak. Nie wiem. Zobaczymy. Zabiorę go. Może magik jakiś jest. Założę i będziemy jeździć. No oczywiście się cały czas piję z myślami o sprzedaży tego Opelka. I to jest cały czas siedzi mi w głowie, dlatego że nie ma miesiąca, żeby coś tam się nie zepsuło. Drobnego, ale się zepsuło. Niebo mamy piękne, niebieskie dzisiaj, bez żadnej chmurki. Wiatru nie ma? Czyli wiatru nie ma? No jest taki wiaterek. Wiaterek jest. Trawę by trzeba skosić. Jest bardzo rzadka, ale takie kłosy rosną. O, kłosiaste. Tak to wygląda. Czarne to leży na słońcu. Czemu ty leżysz na słońcu? O, jeszcze basen chcę zrobić, bo psy się kąpią w basenie. W tym oczku będą się kąpać. Postą, a Berta to nie zawsze. Hop. Mam ochotę wejść już do tego. O, karpiochy tam stoją w jednym miejscu. Żaba wypłynęła. Wędkę będziemy łapać zaraz. Mam ochotę wejść i się wykąpać. Dlatego trzeba robić. Tam trawa taka nie urosła. W ogóle nie urosła. Trawa na ogrodzie. Tylko tutaj się kończy, tak gdzie
wszystko. To, co warto by było wykosić, wykosimy. Jak zrobimy ten oczko, zrobimy i się weźmiemy. Tam już nikt schnie. Trzeba to dokończyć, malować. Tylko niestety jestem uziemiony z samochodem, nie? Dlatego tak. No dobra, no teraz to wszystko. Jeszcze coś to może wam dogram. Będę jechał do mechanika, zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądać. Czy coś zrobią w ogóle, w jakim czasie, bo będę musiał gdzieś tam się poszwędać po tej miejscowości, do której jadę, a jest to całkiem blisko. No ale na nogach też mi się nie opłaca tutaj przychodzić, bo to jest jakieś 8 km. Jakbym miał hulajnogę elektryczną w bagażnik za położył, można by przyjechać, nie? Z powrotem do domu, czy później pojechać. Także tyle z tego wejścia. Nara. Zadzwonili właśnie z warsztatu, że pompka przyszła. Pojedziemy i wymienimy. Tak to jest, kurde. Strach, że podjedziesz z jezi, nie odpali. Ja już dziękuję, że za lawetę płacić przez taką głupią rzecz jak pompka, nie? Nie chcę się skończyć przygody z tym opelkiem. Kurde, ta Toyota tyle lat przechodziła. 7 lat. Dobra, wrzucę jeszcze ten. Wrzucę tłumik, może coś zrobią z tego. Może coś zrobią, słuchajcie. Może coś wyspawają. A jak nie wyspawają, to trudno. To trudno. Może coś się uda zrobić. Dobra, schodź rękawiczka. $400 kosztuje nowy. Co ja tam będę robił tyle czasu? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No tyle czasu. Zależy, jak oni tam robią. Ostatnio, jak mi pompkę wymieniał taki gościu, to nie wiem, 4 godziny chyba taki wolny był, że no nic, jedziemy. Co będzie, to będzie. Trzeba to zrobić, jak odpalę, nie? Jak odpalę. To jest najważniejsze. Normalnie poszło. Poszło normalnie. Odkryjemy wszystko, co może być. Dzisiaj jest upał. Ile to mamy na budziku? W samochodzie jest 35,5. Także jest nieźle. Odpowiadam na pytanie. Czemu w samochodzie w czapce jeżdżę? Bo tak lubię. Bo tak lubię. I co zrobić? Takie dziwne to. Można się spytać, czemu chodzisz w majtkach, jak masz spodnie? Nie wiem, właściwie to nie wiem. Ja chodzę bez.
Dobra. Opsa! Siadamy. Kluczyków nie znalazłem. Jak ja będę sprzedawał ten samochód bez kluczyków? Czy można dorobić kluczyki do Opla? Czy się da? Dobra, jedziemy. Co tu się zmieniło? Patrzcie. Trzeba zrobić tą wiatę niestety na samochód, jak będzie jakiś stał, to trzeba wiatę zrobić. Pali ho z garażem, ale wiata musi być, bo to od słońca, żeby chronić, nie? Ewentualnie drzewa tam posadzić jakieś. Nie wiem. Najlepiej wiata by była chyba. Takie były plany, nie? Jedziemy. Hello, przyjechaliśmy na warsztat. To jest linia warsztatowa w Mainie. Tam jest warsztat. Samochodów dużo nie ma. To znaczy się, że robią niezbyt dobrze zapewne, bo się dziwię, że na warsztacie, przy warsztacie nie ma kolejki. No ale nic, pompkę chyba może wymienię normalnie. Klient się wydawał normalny. Także tam działają w tych odkrytych wrotach, a my się przejdziemy. Coś tu sfilmuję dla was, nie? Naprzeciwko stoi taki budynek. Blok, no. Obiekt pod ochroną. Idziemy się przejść tutaj, zobaczymy co to jest. Nie dobudowali niestety. Już go nie dobudują. Bo dlaczego by mieli to robić, jak dzieci coraz mniej się rodzi. A my tak wejdziemy. Zobaczymy jak to wygląda z tej strony. Tutaj powinno być wejścia do klatek. Mamy jeden blok, drugi blok i tu trzeci. Wszystko takie zamknięte powinno być. Wejdźmy na dół tu tylko. Nie będziemy biegać po tym bloku, bo wszystkie pomieszczenia są jednakowe. Tu dzieci się bawią w chowanego, zapewne. Coś to było burzone już. A, elektryka była położona. To prawda nie mieć. A co takie dziwne to jest? Nie mogę tego zrozumieć. Wiecie o co chodzi? Czyżby to było korytarz po prostu przez całość? Nie wiem. Może i tak. Dlaczego tyle gruzu jest? I co, tu wchodzimy do mieszkania. Po prawej stronie była toaleta. Pewnie z prysznicem. Wanna, nie wiem gdzie mogłam się to zmieścić. Wiem, że ktoś tu nasrał. No mniejsza o to. Szafy. Pomieszczenie takie właśnie na ciuchy. I co? To jest taki kawalerka, można powiedzieć. A, i tu kuchnia, bo jest wyciąg. Wyciąg, no w sumie
powiem wam, że jeżeli chodzi o, no i tu salonik, tak, studio z winklem, nie? Tu nie wiem, wnęka. To tak wygląda, jakby, kurde, ktoś tu mieszkał, no zobaczcie, no przecież tego to już nie zrobili budowlańcy. Jakby ktoś tu mieszkał, już też ten blok w sumie był oddany, o, na podłodze jest też czymś wyścielone. Tak, to nie wydaje mi się, żeby to nie było zamieszkane, to musiało być zamieszkane. To, że płytki, no to płytki to palicho, ale z tego co widzę, to musiało być zamieszkane po prostu. No z zewnątrz to nie wygląda jak stan surowy, nie? I tu chyba były tak, z tej strony, no z tej strony to już trudno cokolwiek wywnioskować, dlatego że wszystko jest rozebrane, tu chyba cegły brali stąd dla siebie. No tutaj układ będzie taki sam, wiadomo. A tu jest na odwrót, nie? Odbicie lustrzane, tu jest toaleta, a tu szafa, kuchnia i pokój taki, salon, nie? O, jakieś mają, ktoś sobie coś pomalował, przynajmniej fajnego. No, znaczy się to było, ja myślałem, że to jest nieukończone, pozory mylą, nie? Ale tak nie jest. No i co, nie ma sensu tutaj się zagłębiać. Jeszcze możemy z dwa kroki. A tu już jesteśmy na innej klatce, nie? Tutaj nie wiem, może jakiś skład rowerowy czy na wózki. Tak, tu dużo ścian rozebranych jest. Mam nadzieję, że rozebrali tylko te, które mogli rozebrać, a nie nośne. O, to sobie wchodzimy po klatce do góry. Park taki dosyć fajny. Przed bloczkiem. No co tutaj wyżej? Wyżej to nie ma co, bo to wszystko jednakowe będzie. Jeżeli to były jakieś meble, by trzeba się dowiedzieć. Po prostu dowiedzieć się, co tu było, nie? I wtedy będzie łatwiej nam określić, o co chodzi. Dlaczego tutaj nikt nie mieszka. No nic, lecimy, może kogoś spotkamy, jakąś taką sympatyczną osobę, co jest z buzi patrzy, także zapytamy. Nara. Nara? Może wyjdziemy z tą drugą klatką. Cieplutka jest. No w sumie to tak mądrze budowane, nie? Cztery piętra, nie za wysokie. Duży park po środku. Może nie jest to ładne, jeżeli chodzi o architekturę. Widzicie, no takich u nas już huśtawek nie zobaczysz. Wszystko zostało rozebrane. Ja tak myślę. Rozebrane i nie ma czegoś takiego. Zastąpione czymś nowym, bezpieczniejszym, nie? Jak to nam wygląda? No i co? Pobujać się można. Ważne, żeby się nie przewróciła, nie? Pamiętacie, te wypadki u nas zdarzały się. Właściwie to nie wiem, gdzie iść. Musimy coś... Muszę iść dziś coś do picia kupić. Nie wiem, ile czasu mu to zajmie. Zajmie ta wymiana. Musimy zobaczyć na ten, na zegarek. Dokładnie jest 14:01. Pamiętajcie, będziemy czekać telefonu. Nara. Coś będzie ciekawego, to wam pokażę. Pokażę wam, to wam pokażę, jak brudno jest. Dobra, lepiej. Pokażę wam las ślimaczków. Jak sobie siedzą te ślimaki na tym słońcu, że im to nie przeszkadza. Nie wiem, widzicie, nie? I tak, tak, dalej. Idziemy dalej.
zwiedzamy, można powiedzieć, dlatego że samochód został w warsztacie, bo jest okazja. Bambus. To bambus rośnie. Kurde, nie chcę. No jak, nie? Jak tak? Bambus. Kurde, bambus normalnie. Rośnie bambus, tak sobie. Ja chcę mieć bambusa. I on to sobie rośnie, ani to w cieniu, ani na słońcu. Jak on to robi? W takim porzuconym miejscu. Ja chcę mieć bambusa. A tu się odwrócimy. Tu jest taki blok zaniedbany. Zamieszkały oczywiście. Wszędzie są mieszkańcy, widzę. No może nie wszędzie. Jakieś mieszkania są opuszczone. Dlaczego on tak wygląda? Dlatego, że jak się system rozwalił, komunistyczny, to ludzie nie uświadamiali sobie tego, że muszą jakieś składki robić później na elewacje, na dachy, na remonty, nie? Po prostu tak sobie mieszkali. Każdy u siebie mieszkał, coś robił. Wszystko się rozpadało. No ale teraz zapewne zmienili to. Ktoś się za to wziął. I wszystkie bloki, które są w tej miejscowości, a miejscowość jest na wschód, są odnawiane, nie? Macie tego przykład. Za jakiś czas, jak tu będziemy, to zobaczymy, jaka jest różnica. O, panowie pracują, rusztowanie rozkładają i będą remontować ten bloczek. Będzie piękny bloczek. Na pewno zyska na wartości i te mieszkania, które może ktoś chciał sprzedać, to się sprzedadzą. Mamy śmietnik. Nawet coś takiego może was interesować, nie? Śmietnik tego typu, jakieś bramki, duże kubły plastikowe, wielki kontener. Tam jest tylko na butelki plastikowe, ale i tak butelki się walają oczywiście w kontenerach. No idziemy dalej. Tyle z tego kawałka relacji. Szukamy coś do picia. Wyszedłem ze sklepu, kupiłem coś do picia. Idziemy dalej. Napotykamy automat do wody z 10-systemowym oczyszczaniem. Ciekawe, czy to działa tak naprawdę. Ktoś tu chyba bierze wodę. Jest wszystko rozlane. 5 litrów około 80 groszy. Ktoś robi biznes. Nie wiem, na ile ta woda czystsza od tej, co z sieci idzie. Idziemy jakąś uliczką. To kiedyś pan mi na stacji paliw powiedział, że gdzieś tutaj jest elektryk dobry, do którego trzeba czekać z 2 tygodnie, z 3. Zobaczymy, może go znajdziemy. Weźmiemy numer telefonu w razie co. Bo u nas prac przy Opelku jest dużo. Tak. Tak, on mówił, że gdzieś garaże tu są. I w tych garażach coś robi. Nie wiem. O, pan idzie ze śmiećmi, ale coś daleko do tego kosza. Jeżeli to z bloków wychodzą, a może z jednej strony za dobrze, że tak daleko. O, tu są bloki. Śmietnik stoi tak daleko. Nie cuchnie. Przynajmniej. Na razie elektryka nie widzę. Ale mogę wyrzucić swoją puszkę. Zobaczymy, co wyrzucają. Do kosza pogrzebiemy trochę.
Co właśnie myślenie, że co? Wszystko się dowiesz, grzebiąc w koszu. Kapcie było widać. Czy tu gdzieś jakiś elektryk jest? Nie widzę. Ale może gdzieś go spotkamy tu. Na którymś wjeździe. O, fotel jest, można sobie usiąść. Kurde, napiłem się, ale co, to nic nie dało. Przydałoby się. Nic tu nie widzę. Idziemy dalej. Przejdziemy się teraz przez osiedle. Tak tu mijaliśmy je. Zobaczymy, jak to wygląda. No widzicie, że tutaj mamy dom już odnowiony. Nie wiem dlaczego. Jakaś taka kolejność dziwna, że tutaj stoi nieruszony, a tu jest odnowiony. No może jakieś losowanie czy coś w tym stylu. Tu jest bardzo moda taka, żeby zabudować balkony, nie? Bardzo dużo balkonów jest zabudowanych. Ogólnie po całej Rosji. Tutaj jeszcze macie odkryte nawet, nie? O. Niektóre są, ale jak w całej Rosji ogólnie wszystkie balkony są praktycznie zabudowane, co było dla mnie dziwne. No trochę balkon taki, dla mnie balkon to, żeby wyjść na świeże powietrze. No jak otworzysz, wyjdziesz na balkon i otworzysz okno, to czujesz się dalej jak w mieszkaniu, tak mi się wydaje. O, tu ile śliwek jest, wiśni. No może sobie robią przestrzeń, powiększają w ten sposób mieszkanie kosztem balkonu, żeby coś postawić, nie? Może też tak być. No tu jest wszystko odremontowane, ale system kabli to jest filipiński czy wietnamski. Nie znaleźli już rozwiązania, żeby to ukryć, schować. Czy może jeszcze nie ten czas? Dobra. Ogólnie fajnie jest na tych osiedlach, spokojnie. No ale dużo pracy tutaj. Jeszcze wszystkich czeka. O, kotek sobie śpi w cieniu. Zobaczymy plac zabaw. Ktoś własnym kosztem chyba zrobił. No nawet jest... Działa to, słuchajcie. To jeszcze działa. No my skądś to znamy, nie? Wszystko to znamy. 70, 80 lata. Wszystko było podobnie. Tak właśnie. Dobra. O, tu coś jest. Jakiś market. Słuchajcie, ja to do tej miejscowości tylko zajeżdżam w parę punktów, które znam. I wyjeżdżam. Mam jeden swój ulubiony sklep. Jest bankomat, gdzie się kasę wyciąga babce kiepskiej. I co mamy jeszcze? Mięsny też, gdzie kupujemy mięso. A tu jest cik. Sklep cik, słuchajcie. Kurde. Powiem wam, że wygląda jak na tą miejscowość, to kurde, całkiem przyzwoicie. Od razu się wyróżnia. Od razu pachnie nowoczesnością. Zaraz tam wyjdziemy i kupimy jakiegoś sobie smacznego loda. No filmować raczej nie będziemy.
mały sklepik koszykowy. Wszystko mam. Wszystko można dostać. I takich powinno być na każdym osiedlu przynajmniej 2-3. Tak jak widzieliście, sklepik normalny, osiedlowy, taki powinien być. Kupiliśmy sobie loda i zaraz go zrobimy. Zbliżyliśmy się bardziej do centrum. Tu już postawiony jest nowocześniejszy plac zabaw. Spójrzmy, jak wygląda. Pięknie kwitną, nie? Pięknie. No, nawet słodko pachną. Tu mamy bloczek pięknie odnowiony. Jest ich sporo odnowionych, ale jeszcze większość oczywiście wymaga remontów. Nie wiem, w jakiej kolejności to idzie i z jakich funduszy. Nie mam pojęcia, może kiedyś się dowiem. To wam opowiem. Kolejna wizyta w sklepie 900 metrów, a ja 900 ml, myślałem, że tu jest 1 litr. Krymska mineralka. Już słodkiego nie kupuję. Nic to nie daje. Tu mamy szkołę. Z tej strony wielki moloch. Na pewno kilka tysięcy uczniów może tu się uczyć. Nie wiem, ile jest obecnie, bo wydaje mi się, że dzieci jest tak mało, że połowę tej szkoły to jest pusta. To jest tylko podstawówka, nie? Tutaj do 11 klas się uczą. Okna wymienione, ale elewacja jeszcze nie, nic nie robione, bo nie wiem, jak w środku jest. Nie byłem, raczej nie będę. Przez okno to
dużo nie widać. Czy tam był jakiś remont robiony? Mechanik nie dzwoni. A jak nie dzwoni, to znaczy się, że nie jest tak źle. Tu się schować wiatr. Nie jest tak źle. Zawsze się boję, jak zaprowadzasz samochód i mechanik dzwoni po 5 minutach, a wiesz, że powinien zadzwonić przynajmniej za godzinę, za dwie, nie? Bo już coś może być nie tak, nie pasuje, czy coś w tym stylu, nie? Na razie nie dzwoni. Także miejmy nadzieję, że wszystko idzie po myśli. Zamawia szczęścia, może być się okazać, że to nie taka, nie? Przejdźmy się tu. Bardzo dużo tych budynków tu jest w tej szkole. Niesamowity moloch. Tam wszystko odnowione. I zobaczymy sobie szkołę od tej strony. Kriworotowa szkoła imienia Kriworotowa. Patrzcie, jaki moloch. Nawet nie wiem, ile ludzi tu mieszka w tym woschodzie. Wszystkie dzieci z okolic by mogły się tu uczyć. Nie wiem, jakie tu jest obłożenie uczniami tej szkoły. Co się dzieje? Co tu się dzieje? Śpią na placu. Zmęczyli się, czy co? Zdarty już ten tartan od gry, ale chyba na samym środku grają najwięcej, bo jest, dziury są niezłe. No i mała siłownia. No i co? O, katalpy. Zobaczcie, katalpy. Zobaczcie, można je ścinać. Bo chyba tak było, że one niewysokie i w tym stylu kwitną. Kurde, ten zapach to polecam. Polecam. Też wiatr zasłania, także myślę, że od wiatru. Tylko co zasłania? Zasłania, dopóki nie przywieje ostro i nie zniszczy wszystkich liści. O, cały rząd katarpy. To u mnie będzie podobnie. Tak to wyglądało. Aleja katalpowa. Proszę. I od razu skuszony piękny motylek przyleciał. No ale jak masz skrzydła złożone, to ty nie jesteś piękny. Może rozłożysz na chwilę. Co ty na to? Panie motyl. Poleciał. Także popularna. Tu gdzieś się zasiała sama chyba po sobie katalpa. No spoko. Spoko drzewa. Mamy park miejski. Idziemy do parku. Są wszystkie bloki odnowione. A zaraz wam pokażę coś śmiesznego. Coś śmiesznego wam pokażę.
Poczekajcie, czy będzie tu widać. A, jak patrzycie z tej perspektywy, przejdziemy się od razu, żeby nie zapomnieć. Z tej perspektywy, jak się patrzysz, to wygląda na to, że to są balkony, nie? Ale guzik, prawda. To są jakieś, cholera wie, o co kamam. Jakiś design. Cholera wie, o co chodzi. Zobaczcie. Przeciwpancerne chyba. Nie mam pojęcia, jeżeli wiecie, o co chodzi z tym wszystkim, to napiszcie. Co architekt miał w głowie, jak to projektował? Dobra, pójdźmy dalej. Nie wiem, ile tutaj baterii zostało nam. Jeszcze trochę jest, ale nie mam ładowarki, nie wziąłem. Idziemy do centralnej części parku. Jakiś pomnik tu stoi. Przypominam, że to jest miasto, czy też pół miasto, pół wieś. W tych granicach się to mieści. Coś tu mamy. Srebrniaka jakiegoś. Zobaczymy, co on tam pokazuje. I w którą stronę trzeba iść. Czyżby to też był pierwszy sekretarz partii? Tylko srebrny. Złotego już widzieliście, nie? Zobaczymy, jak coś sobie tu. Odpoczywa. Z dzieckiem. A my go zobaczymy. Nie przeszkadzamy. No jakby inaczej, słuchajcie. Jest i on. Tylko coś ta ręka jego z prawej strony jakby miał w gipsie. Albo mu się urwała. A ta... Ale ta jedna też jest śmieszna, ta ręka. Zobaczcie. A on ma zaciśniętą pięść. Piącha zaciśnięta jest. Dlatego tak wygląda. No w centralnym punkcie musi być zawsze ręka. I co tam jeszcze dalej możemy iść? No ja mam okazję, bo to będą remontować ten park. Gdzieś był plan. Co mają tu zmieniać? Jeżeli chodzi o parki i tak dalej, to mają bzika na tym punkcie. Idziemy. Nie wiem, czy to was interesuje, czy nie. Ale zawsze to trochę więcej niż tylko moja posiadłość. A dzisiaj jest taka okazja. Sobie na nóżkach chodzimy. I nagrywamy. No dobra, wyłączam się teraz, włączę się tam dalej. Tam też jakiś monument, czy coś jest, fontanna, a bateryjki mi szkoda. Zeszliśmy do fontanny, nie działa oczywiście. Też pozostałości socjalizmu. W sumie ciekawie wygląda z tych kamieni. Jakby troszkę była mniej rozwalona, to nawet to fajne by było. Szyny kolejowe, wsporniki. Idziemy dalej. Jakiś pomnik wojenny. 41, 42, 43, 44, 45. Żołnierz. Czy to żołnierz? Raczej tak. No widać, że to nie jest stare. Tak, żołnierz. Wieczna pamięć.
mieszkańców tego rejonu, którzy polegli w Wielkiej Ojczyźnianej Wojnie 1941-1945. Są jakieś wymienione nazwiska, nie? Na tabliczkach. Wojny, które trwają, nigdy się nie mogą skończyć. No to już chyba całą tą miejscowość zwiedziliśmy przez ten czas. Nie wiem, która godzina, może gdzieś tu w cieniu usiąść sobie. Tam chyba jest ławka w cieniu, sobie usiądę i posiedzę. Chociaż do miejsca, gdzie mam samochód, jest bardzo dużo metrów stąd, ale jakoś dotrzemy, nie? Gdzieś dzięcioł nam tutaj alfabetem Morsa nadaje, nie rozumiem. Tak, trochę w cieniu jest, a może tam, gdzie oni się dzieli, dobrze. Idę tam dalej. No dobra, tyle. Co dalej? Czekamy na telefon cały czas. Właśnie zadzwonił mechanik czy tam szef, nie poznaję po głosie. Równo godzina minęła, wymienili pompę. No pompę, wiecie, nie tak łatwo wymieniać, bo trzeba zbiornik wyciągać, nie? Ale godzina czasu, uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Długo się nie naczekałem, także spoko. Można powiedzieć, że jestem zadowolony. Wracamy teraz do miejsca. Nie wiem, jak tutaj będzie najszybciej. Nie mam pojęcia, jak my tutaj jesteśmy, słuchajcie. Nie wiem, jak iść i tyle. No jakoś trafimy. To trzymajcie się. Najważniejsze, że zrobili. Wracamy do domu. Nara. Pić zimne piwo. Już dzisiaj nie będziemy nic zrobić na pewno. A może jeszcze coś tam podziałamy. A i tak materiału jest sporo, żeby wam przekazać, nie? Trzymajcie się. Nara. Tu mamy informację o schronie, gdzie się znajduje w tym bloku. Nie wiem, czy na wszystkich są takie informacje. Tam po prostu zauważyłem, nie? Przyjrzę się innym też. Gdzie się znajduje schron? W obecnej sytuacji to chyba ważne. Nogę obtarłem, kurde, ale my jesteśmy blisko już. Ha! Wydawało się, że daleko, ile tutaj, no raptem 6 minut uszedłem i jestem prawie na miejscu. Tak to jest, jak się nie zna. Fajne tutaj drzewka tak rosną. No dobra, lecimy, bliziutko. Dobrze. Nie, czy coś mi się po... Nie, dobra. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu prawie. Kosz. Tam jest ten budynek. Co w nim chodziliśmy tu? Robotnicy robią swoją robotę. Albo nic nie robią. Dniówka się należy. Czy się stoi, czy się leży.
Nara. No dobra, udało się. Odebraliśmy samochód. Godzina czasu, jak już mówiłem. Także wynik uważam, że bardzo dobry. Jakby ostatnio wymieniali już, powtarzam się, chyba 4 godziny przynajmniej. Musiałem czekać. No ale taki maruda był człowieczek. Niestety. Nie mam tu po prostu takich, no, swoich gości, nie? To wiadomo, każdy ma swój warsztat. Wy zapewne też macie miejsca, w które jeździcie często, nie? Zaufanych ludzi ja tu nie mam po prostu i to jest najgorsze, nie? No może się uda tutaj jakieś no jakąś dobrą passę w naprawianiu samochodów w tym warsztacie. No niestety nie robią tutaj podwozia, żeby je poczyścić, zakonserwować. Kazałem obejrzeć temu panu podwozie tego samochodu i wydać opinię, i wydał opinię, że to mówi, że nie ma tam tragedii, słuchajcie. No i teraz znowu mnie facet zbił, że ze wszystkiego, że nie ma tragedii. Mówi, że no trzeba to poczyścić, zakonserwować, najlepiej by było i tyle, nie? Dał mi numer do gościa, będę dzwonił, zobaczę, ile to kosztuje i może się zdecyduję, jak będę wiedział, ile to kosztuje. Będziemy zbierać kasę, nie? Także no, huśtawka nastrojów z Opelkiem cały czas. Mam nadzieję, że to była wina pompki. Pompka została wymieniona. Jadę teraz po czarne mazidło do sklepu. Kupimy je i wracamy do domu, jak już jestem tu blisko, blisko. No 6 km muszę jechać, żeby to kupić. Później 13, żeby wrócić do domu, ale czas mamy dobry. Także tak to wygląda, moi kochani. Pozdrawiam was wszystkich. Gorąco cieszę się, że jesteście, oglądacie. Bądźcie i oglądajcie. Oby tylko nasz Opelek jeździł, to pojedziemy jeszcze w różne miejsca. Będziemy kręcić różne filmy. Nara. Przyjechaliśmy do domu. Bramę otworzyłem. Nie ma autopilota. A Boston czeka z klapkiem. To śmiesznie wygląda i nie wie, co się dzieje. No nie mogę go zabierać. Gorąco jest. Groźny pies. Amstaff. Z tapkiem. Z laczkiem. Z laczkiem. Berta bez laczka. Takie to słodkie nasze psy. No i dobrze, załatwiliśmy wszystko, co trzeba. Pompkę mamy. Na rok wystarczy. Nie, no pan zapewniał, że sprzedał mi lepszą. Lepszą mi sprzedał, rozumiecie? 2 razy droższą niż była. Ponoć się nie będzie psuła. Dobra, wierzymy. Wierzymy. No, żeby tam łatwiejszy dostęp był, to palicho, nie? Można było jakieś gówno wstawić. Bo są takie, że od góry możesz wyciągnąć to, a tu trzeba niestety, ja nie mam kanału, żeby się tam dobierać. Co ja kupiłem? Nic ja nie kupiłem, żeby wziąć. Wszystko może zostać w samochodzie. Telefon tylko, światła wyłączył. Nasza farba gumowa. O kurde. Patrzę, czy tam, nie no, tam szpachlówkę trzeba schować.
drzwi nie zamknięte od garażu. Może dzisiaj wieczorem te dziury zaszpachluję, a jutro może się wezmę za malowanie jeszcze. Zobaczymy. Dzisiaj już nic nie robimy. Starczy tego, zobaczymy jak to wygląda jeszcze. Jak to wygląda nam tu. No wydaje się, że to schnie. Schnie. Wierzcie mi, że kiedyś to wyschnie. Może nie tak szybko, 2 godziny 3, ale wyschnie. No i dobra. Tu z przeciekaniem będziemy mieć też problem. Załatwiony, teraz spróbuję tym wałkiem malować. Pędzlem to strasznie to idzie. Strasznie opornie. Jakieś bąble powstają. Bąble. No nic, idziemy odpoczywać. W sumie się nachodziłem. Dzisiaj już 10 tysięcy kroków walnąłem i więcej. I tam pokazało. Lwiątko. Nara. Mała dziec. Mała dziec. Czemu sam powinieneś zachodzić? No dawaj jeszcze raz. Zachodzi. Zachodzi. No. Zrazu uczę, nie? Zrazu uczę. No i хорошо, надо тобі заходити, как... Так жарко, ну, що на хладі. Ні, ну научись сам, будь сам заходи. Там ти помніш, як заходи. Я даю йому зараз, сам заходи. Берта, ні. Ну і хорошо. Ти молодець, молодець. Маса наша висиха. Бо ще марщи. Бізе, що марщи ще, то значить, що висиха. Сам об'яви. Na to, że będzie dobrze. Tym bardziej, że kupiłem już drugą bańkę, nie? Mam nadzieję, że tym razem się uda wszystko zakończyć pozytywnie. I będziemy się cieszyć z tego oczka basenu. Tak, się pomarszczyło. Wysycha ładnie. Słuchajcie, jestem zadowolony. Like. Obowiązkowo za to. Także jest dobrze. Idę po szpachel. Jeszcze to, co kupiliśmy, zaszpachluję. Jutro będę mógł sobie... Jutro będę się opalał. Troszkę sobie plecki zjaram jeszcze. I klatę. Na latę. Pozdrawiam was. Nara. Coś się tu... Nara. To się przykleiło. Do jutra. Coś jutro wrzucę. A, jutro będzie jałta. Jałta i ten film może. A w ogóle nie wiem. Odbiło ci tyle materiału wrzucać. Na razie.